Cześć tu! Oluś i tatuś! I nanobajt! I nanobajt, siemanko, niezłe dzisiaj! Jak nanobajt? Otwieranko, dziś przenosimy się ze świata realnego do świata wirtualnego. Nanobajt. Czyli rzeczywistość kontra wirtualny świat. Jest to tak naprawdę drugie podejście z nagraniem, bo pierwszym zawiesił nam się telefon. Niestety już otworzyliśmy trzy takie saszetki. Tu zaczęliśmy otwierać to. Ale zaraz wam pokażemy, co tam trafiliśmy i otworzymy jeszcze dzisiaj w tym odcinku, żebyście wiedzieli, co w tym odcinku. Otworzymy giereczkę. Dzisiaj w nią nie będziemy grali, zagramy w nią w realu, czyli w rzeczywistości. Zagramy w nią w drugim odcinku, gdzie będzie konkurs, a do wygrania będzie nanobajt. A i da się to wyskanować. Dobrze. Nanobajt będzie ten dziesięciopak do wygrania, gdzie już są figurki do zeskanowania w grze Nanobajt. To wszystko zaraz pokażemy, przeniesiemy się do gry, ale najpierw pootwieramy te rzeczy. Ale najpierw pokaż może, co tam otworzyliśmy, ale że nam się nie nagrało, więc pokazujemy. Musztardkę, która ma kodzik, który skanujemy. Kasę, która też tu ma kodzik. Kasę fiskalną. I takiego rzadkiego grzybeczka. I każdy z tych jest, w każdej saszetce jest taka gazetka, w której jest pokazane, w której są pokazane, do jakiego marketu, sklepu lub restauracji, którą otworzymy. A otwieramy to po to, żeby zarabiać czego? Dużo hajsu. Bo Oluś i tatuś będą mieli hajs, baby. Okej, ale zanim to zaczniemy, zanim otworzymy nowe rzeczy, to poczekaj, jeszcze to pokażemy. To zostawcie łapeczki, subskrypcję i dzwoneczek. Pamiętajcie, bo to jest dla nas bardzo ważne. Odwiedzajcie, piszcie komentarze. Pamiętajcie, w drugim odcinku konkurs do wygrania będzie oto ten dziesięciopak, który też w drugim odcinku otworzymy. Zobaczycie, co w nim jest i będzie on do wygrania. Ale to poczekaj jeszcze tutaj. Zobaczcie, tutaj zaczęliśmy otwierać, znaczy już otworzyliśmy. Jest tu pudełeczko. Tu był ten grzybek i też nam się trafiło, bo tu były dwie, serducho. A nie, tu było serducho. Serducho, które jest do zeskanowania. I druga kasa fiskalna, która też będzie na konkursik do tego zestawiku. Najpierw mam pomysł, żeby to otworzyć. To otworzyć, dobra. To otwieramy grę, którą też pogramy. O, tatuś, o, można zeskanować. Którą też pogramy. I pogramy też w świecie wirtualnym. W świecie wirtualnym, ale pogramy w drugim odcinku. A może w trzecim zobaczymy, jak nam pójdzie. Tą, o tą grę, którą trzeba jeszcze, widzicie, tu jest wszystko, o, wypad Nanobajt. Wypad, znaczy ją trzeba pokleić, bo są naklejki, więc do następnego nagranka będzie to przygotowane. Zobaczcie. No to są naklejki, żeby było fajnie, ładnie to wyglądało. I tutaj normalnie się przechodzi ludzikiem, który jest w zestawie, ale wszystko to pokażemy w kolejnym odcineczku, tak? Bo zaczniemy od tego w kolejnym. Mam nadzieję, że zdążymy, bo to są długie te odcinki. Dobra, teraz zobaczymy, bo będziemy chcieli zeskanować te rzeczy, które są w zestawie. Tutaj była gwiazdka. Nie wiem, czy widzicie. Gwiazdka w tym woreczku. A, gwiazdka, która służy do otworzenia. Schowa język. Patrzcie. Podchodzimy ludzikiem tu do tego. Wkładamy gwiazdkę. Poczekajcie. Wkładamy gwiazdkę i nam się otwiera tutaj skarb. I w nim mamy nanobajca, którego też zeskanujemy. Mamy ludzika, który może będzie pracownikiem. Jest pracownikiem, będzie pracownikiem salonu albo czegoś innego. Poczekaj, nie otwieraj. Sprzątniemy to, żeby było widać, kochanie, tak? Więc gra, a jeszcze grę będziemy, zobaczymy, czy da się zeskanować. Wszystko zobaczymy, bo będziemy z grę włączali od początku. Otwieram. Jakaś babeczka nowa. O, pokaż. A, i jeszcze w każdej saszetce jest kod, bo czasem woła kodu. Nie wiemy po co, wszystkiego się dowiemy. Dobra, tutaj jest. Mamy babeczkę. Babeczka, dobra. Jest babeczka. Babeczka, zobaczcie, to pewnie do cukierni będzie, jak otworzymy cukiernię. Tak, mamy ludzika, mamy kasy, ale mamy do zeskanowania rzeczy. Ten pracownik może pracować tak naprawdę wszędzie, wszystkich. W
każdym sklepie, w każdej branży, że tak powiem. Okej, okej, to jeszcze jedną otwieramy tą. I się przenosimy. Przenosimy się do gry i będziemy skanować, zobaczymy o co w niej chodzi i czy zdobędziemy dużo hajsu. A zobaczycie jak dużo w drugim odcinku, bo pewnie będziemy cały czas to grać. Coca-Cola. O, to nawet w reklamie nanobajców jest taki, że się Coca-Cola zmienia właśnie w małą. Mamy z reklamy. Tam pamiętaj o tym, że jest tu kod i jest też gazetka. Kody odkładamy. Gdzieś tu był kod? A, tu, dobra. Odkładam kody. Mam nadzieję, że kod nie jest przypisany do konkretnej, bo nam się pomieszały. Najwyżej będziemy wpisywać. Dobra, to teraz na razie. Pamiętajcie, w drugim odcinku konkurs będzie. Musicie oglądać do wygrania ten 10. W drugim odcinku to otworzymy. Otworzymy też już jedno i zobaczymy. Otworzymy. To cało otworzymy, wszystko. Będziemy bardziej zorientowani, dobra, więc pewnie nam szybciej pójdzie. Poczekaj, no najpierw muszę wszystko powłączać, tak? To na razie ty teraz możesz powiedzieć o łapeczkach w górę jeszcze. Łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczek. I dzwoneczek. Dobra, ja już włączam. Poczekaj. Dobrze, no ale zobacz. Salon gier ma bardzo małe to do zeskanowania. No to kod. Ta biała. Kroska. Zobaczymy, zobaczymy kiedy będzie można zeskanować. Wszystko się zaraz dowiemy, tak? Poczekajcie, włączamy tutaj na naszym telefonie. Najpierw musimy włączyć nagrywanie ekranu, żebyśmy widzowie się przenieśli, tak? To włączamy zrzut ekranu. Nagrywanie ekranu mam. Ekran się nagrywa, więc przenosimy się do świata nanobytes. Włączamy. Teraz. Ile masz lat? To wpisujemy wiek Olusia. Oluś 7. Kontynuuj. Zgadzam się. Troszkę podgłośnimy. Aż nie za głośno. Uwaga. Teraz Oluś trzymaj, bo będziesz mówił. Tylko uważaj, żebyś nie wyłączył nagrywania mikrofonu. Tu jest nagrywanie. Przenosimy. Uwaga, ja czy. Burmistrz nas przywitał, Oluś niechcący nacisnął. I teraz oto mały prezent na rozpoczęcie podróży. Zakręć. Zobaczymy, co nam się wylosuje. Może pewnie jakiś duszek, jakiś itemek. Młotek! Za 120 nanometrów. Ciekawostki, bo tutaj każdy element, który dodajemy, jest podawany albo ciekawostka, albo jakiś żarcik, albo nie wiem, coś tam powiedziane o tym. Uwaga, ciekawostka. Brązowe medale są przyznawane zdobywcom trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. No przecież to wiadomo, ale to co ma ten. Kontynuuj. Zbuduj twój pierwszy sklep. Naciskamy. Zobacz i teraz poczekaj. Widzisz? Aha, salon gier. Nie możesz. Możemy market. Market? Dobra, może go przesuniemy. Nie, no, nie, no, musi być od ulicy wejście. A, nie można. Trochę bez sensu. Dobra, tu? Czy no, dawaj, ale ruchy kruchy. Ale nie, musi być przy ulicy. Okej. Okay. Czy postawiłeś w tym samym miejscu? On się buduje 35 sekund. Jak jakie 35? 35. Dobra robota. Teraz kliknij i ukończ zadanie. Byte Market został zbudowany. Poczekaj, kochanie, spokojnie. Drugi poziom skoczyliśmy. Otrzymaliśmy dwa diamenty. Za diamenty pewnie można kupować. Odblokuj nową rezydencję. Po to są rezydencje, bo potem buduje się też osiedle. No, żeby byli klienci, to muszą mieszkać ludzie w danym miasteczku, więc musimy mieć tak zwanych kupców w tym wirtualnym świecie. Odblokowany nowy budynek społeczności. Wygląda na to, że w twoim sklepie nie ma nic do sprzedania. Dodajmy niedawno zeskanowany nanobyte. Czyli to, co wylosowaliśmy. Dawaj. Przeciągasz. Super, teraz twój sklep zarabia bitcoiny. Tapnij i je odbierz. Czyli trzeba tapnąć. I lecą nam kasa. Ciekawe ile w drugim odcinku będziemy już mieli kasę. Świetnie, teraz masz wystarczająco dużo bitcoinów, aby ulepszyć swój sklep. Zróbmy to. Ulepsz. Ulepsz. Po to się ulepsza sklepy, żeby można było dodawać kolejne produkty. Doskonale. Teraz musimy poczekać, aż twój sklep zostanie ulepszony. Okej. Okay. Aby zostać mistrzem, musisz najpierw zwiększyć populację twojego świata. Czyli nie miasta, a nawet świata, czyli budujemy cały świat.
Wybierz miejsce, w którym chcesz zbudować swoją pierwszą dzielnicę mieszkalną. Okej, okay. I teraz... Ja chcę. Poczekaj, zobacz. Bo nie możesz. Dobra, okej, okay, jest to... O, duży dom, dobra. Nie, bo to jest tylko na maksymalnym levelu. Level, dobra, okej, okay, tak zobacz. To... A, mamy ten najmniejszy, dobra. Widzisz, tak to jest pokazane na maksymalnym dobrze. Levelu. Dobrze, okej, okay, ale nie tak blisko, w innym miejscu gdzieś. Wiem. Sobie postawię tutaj. Tutaj? Dobra. Buduje się, 45 sekund. Już jest ulepszone, jest. Zakończono. O, możemy... Nie, teraz tutaj. Zakończono. Zakończono. Mamy 10 tubylców tak zwanych, czyli... Dobra, robota wymaga nagrody. Możesz zakręcić kołem jeszcze raz, czyli losujemy coś jeszcze do koła. Poczekaj. Mocno... O, ciśnij. On coś nacisnął, mocno miałeś, mocno nacisnął. On coś... Ok, rozko, super, rozko. Tym. I... Ciacho! Ciekawostka? Żart, a nie ciekawostka. W ogóle żarcik zobaczymy, czy zrozumiecie wy. Jeżeli zrozumiecie, napiszcie w komentarzu po tym, jak usłyszycie ha, 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 ha. Okej? Okay? A ty też się zaśmiej. A jeżeli nie zrozumiesz, to zrób minę. Uwaga. Dlaczego Oreo poszło do dentysty? Jeszcze nie koniec żartu. Ponieważ straciło wypełnienie. Ktoś wyjadł z środka to białe wypełnienie. Ale żart, ubawiłem się po pachy. Okej, okay, kontynuuj. Ty też. Uwaga, mega. Teraz możesz zarabiać bitcoiny przez dostarczanie zamówienia do sąsiednich miast. Zbuduj nowy sklep. Dobra, i usługi. Poczekaj. Dobra, buduj. Ale spokojnie, tylko nie za szybko. Bajt kawiarnia. No to nie, to postaw tutaj, żeby może były koło siebie. Nie, ale bliżej! Musisz blisko, żeby nie marnować miejsca, bo potem ci będzie brakowało pewnie, chociaż co prawda. Będzie brakowało, to się kupuje to lasy. Później się kupuje lasy, jak widzicie, są monetki, ale a na razie. No ale a na razie nie. Na chwilę. Musisz odblokować 6 poziom. To w drugim odcinku pewnie będzie coś. Kontynuuj, 200 XP otrzymano, poziom pierwszy. Kontynuuj, nowy poziom, mamy poziom już trzeci. Kolejne dwa. Byte Quiz został odblokowany. Dobrze, odblokowano nową rezydencję, będzie można postawić. Odblokowany nowy budynek społeczności. Okej, okay. Wow, twoje miasto dzięki temu zarobi. Superosko, odlotosko. Co tutaj? I teraz musimy przeciągnąć. Przeciągnij. Super, świetnie, teraz przechowaj to w swoim magazynie. Okej, okay, osko. Zobaczymy, czy mam jakieś zamówienia na ten produkt. Wysyłamy dron. Tutaj możesz monitorować wszystkie dostępne zamówienia. O, mamy jedno, które może zrealizować, czyli wysyłamy drona i od razu lecią bitcoiny. A on leci sobie tutaj, jak widzicie, do jakiejś fabryki, czyli niedaleko jest fabryka, czyli odbiorców też mamy. Ale ciekawe, czy w tej fabryce pracują tych 10 ludzi, którzy tu mieszkają. Zobaczymy, prawda, Olusiu? Fantastycznie. Powitaj pierwszych obywateli swojego Bajt Świata. Przy okazji powinniśmy jakoś nazwać twoje miasto. Nadajmy mu nazwę. Jaką nazwę, Olusiu Ponczusiu, wybierasz? Ja bym... Olusiowa... Oluś City? Nie, Olusiowo 2.0. Olusiowo 2.0? Tak. Ale może Olusiowo i Tatusiowo 2.0? Nie. Olusiowo. Ale przecież razem w to gramy. Olusiowo 2.0. Mówię wam samolub. Olusiowo 2.0. I możecie do nas dołączyć. Jeszcze nie wiemy jak, ale na pewno można dołączyć. Muszę po prostu wpisać. Wpisać. Świetna nazwa. No raczej nie inaczej. Gratulacje, jesteś w najlepszej drodze do zostania mistrzem. Dobra, dawać. Czy masz jakieś nanobajce do skanowania? No w końcu, po to czekamy i tutaj rozpoczynamy to. Ale chcieliśmy zacząć od początku, żebyście wiedzieli od początku, o co chodzi. W drugim odcinku najpierw będziemy wymiatać. Dobra, ile obstawiasz, że w drugim odcinku nanobajców będziemy mieli? No. Uwaga, skanuj, proszę bardzo. Pierwszego ze skanuj może pracownika. Nie. Czego? Najpierw takie rzadkie rzeczy. Rzadkie, dobra. Według ciebie rzadkie. Musimy nacelować. Może ja ci przytrzymam. Odsuń się troszeczkę, bo może nie wyostrza. A wiesz czemu? Kto po tym kodzie drapał? Jest. Udało się. Uwaga, żart. Zobaczymy, czy zrozumiesz. Nie wiem, o co chodzi. No, z czego składa się grzyb? No, odpowiedz mi. Z grzyba.
Nieprawda. Z kapelusza, trzonka i robaków. Nieprawda, nie w każdym grzybie jest robak. Niech tu nie żartują. O wiadomo, to był tylko żart. Dodaj do kolekcji. A i wprowadź unikalny kod. Czyli teraz... Teraz unikalny kod. Mam nadzieję, że ten kod jest obojętnie, bo jak nie, to będziemy szukać. Teraz S 2, 2, 7, 4, 1, 2, 3. Prowadź. Dobra, czyli ten kod mamy zużyty. Jocie, 6000 za tego grzyba dostaliśmy. Jacie, będziemy chyba miliarderami, jak zobaczycie nas w drugim odcinku. Oczywiście was serdecznie zapraszamy. I pamiętajcie, będzie konkurs, ale w tym, żeby był konkurs, ma być tu masę łapek w górę. I kto nie ma subskrypcji, niech daje subskrypcję. Jeśli i dzwoneczek. Nie będzie 100 łapek w górę, to znaczy, że nie chcecie tego. O, dobrze, twardo trzeba, tak jest. Dobra, jedziemy dalej. Kontynuuj. Doszły. Ło, matko. Nagroda została odebrana. Poziom czwarty. Kontynuuj. Można zbudować nowy sklep. Kontynuuj. Odblokowano nową rezydencję. Kontynuuj. Odblokowano nową dekorację. Kontynuuj. Odblokowano nowy budynek społeczności. Kontynuuj. Ale tych budynków... Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Najpierw zbudujemy. Jedno. Ale trzeba bo nie wszystko... Poczekaj, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Trzeba odebrać. Zakończona budowa. Dobrze, spokojnie. Musimy nowe budynki, bo nie wszystko z tych rzeczy, każdy z tych rzeczy skanuje się do czegoś innego. Nie wszystkie są do sklepów, niektóre są do lodziarni. Zobacz, sklepy. Mamy salon gier. To salon gier trzeba. No, które chcesz? Ten. No to salon gier, no to mówiłem. Postaw go gdzieś, tylko nie rób odstępu. Dostępne wkrótce. Czekaj, gdzie zgubiłeś? A, bo był w lesie. Tylko blisko tego postawię. Okej. Jeszcze bliżej. Nie, nie! Nie da się jeszcze. Jak się nie da, jak się da? Dobra. Ile to czasu? 59 minut, ale mamy... Nie 50. 59 minut ślepo, to ma okulary i nie widzi. Nie 50. 59. Za 5 diamentów nie. Za 5 diamentów nie. A my kupujemy. No raczej nie inaczej, żebyśmy... Dobra, jeszcze postawimy szybko jeden sklepik. Zeskanujemy parę rzeczy. Dobra, dodaj, 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 dodaj. Ale tu się dodaje, ja cię będziemy musieli wykupić. Poczekaj, cio, teraz ja. Nie, nie. Wymaga się... A, nie możemy. Dobra, to będziemy później. A jak z tego wyjść? Nie, nie mogę wyjść. Ale... No nie, wyszedłem z gry. Kurka, rurka. A nic się nie stało. Nic się nie stało. Wchodzimy w nanobajt z powrotem. Pamiętajcie, w drugim odcinku, nie, łapki w górę swoją drogą, w drugim odcinku konkursik, gdzie będzie do wygrania 10-opak mini figurek do zeskanowania w tej grze, czyli wiecie co jest fajne, można się tym bawić, na przykład sklep sprzedawać, 50 zł proszę zapłacić na żywo. Można się bawić w jakieś przygody. Można też wykorzystać do innych, wiecie, jakich zabaw. Kontynuuj. Musimy znowuż wybrać to, bo to fajne jest, bo każde konto, czyli na jednym telefonie tak naprawdę mogą grać różni użytkownicy, bo różne konta wybierasz i wtedy grasz jak kim chcesz, tak? Czyli na moim telefonie na przykład możesz grać ty, mama, Tobi i Lucy. I każdy będzie miał swoje konto, dobra, wróciliśmy. Poczekaj, ulepsz, dobra, ulepsz. Nie może, bajk napięk, no nie mogę. Ulepsza nie, 10, poziom, co już nam brakuje, nie wiem, czy... A, tu możemy, dobra, dodaj. Zeskanuj teraz, tak? Trzeba zeskanować coś z tego. Czyli najpierw trzeba... Co to jest? To jest sklep, ale to żeby zeskanować, czekaj. Mini gry. Dobra, ulepszenie. Poczekaj! Tu mamy. A, tu mamy zeskanowanego. 40 na sekundę. Tu mamy zeskanowanego. Poczekaj. Zeskanowanego grzybka. Ulepszenie. Dobra. Nie, nie, poczekaj. Poczekaj, ale poczekaj. Poczekaj, gdzie tutaj. Sklepy. Sklepy. Aha, tu można sobie kupić. Tak, i za diamenty też. O, możemy sobie dokupić kolor na przykład tyle. Dobrze.
wiem, jak tu się wraca. A, już wiem. Zasłaniało ten. Już wszystko jasne. Poczekaj, czekaj, spokojnie. Ale dobrze, proszę bardzo. Kochanie, bardzo cię proszę, bo na koniec, zaraz kończymy, a ty chcesz znowu się ze mną pokłócić. Zakończyć. Dobrze. Już ci daję, będziesz grał. Tylko trzeba tu przeczytać. Umiesz dobrze czytać, kochanie? Więc czytajcie, uczcie się. Olusz też się uczy, jest coraz lepszy. Szósty poziom. Bo ja nie wiem, gdzie można, co trzeba zrobić, żeby skanować. Chcę znaleźć, a ty cały czas mi mówisz, że daj, daj. Skanować? Tak. No to ja wiem. Dobra, już ci daję. Okej, okay. I zeskanujemy jeszcze parę rzeczy. A, tu, no tak. Proszę, co skanujesz teraz? Teraz bym chciał zeskanować przykład tą gwiazdkę. No dobra, skanuj gwiazdkę z... Czekaj, gdzie jest? Odsuń, bo musi być. Jest gwiazdka zeskanowana. Mamy gwiazdkę. Czy wiesz, że... O, ciekawostka. Słońce jest zielono-niebieską gwiazdą? Nie. Ponieważ jego rzeczywisty kolor graniczy z tymi dwoma odcieniami. Widziałeś? Nie widziałeś tego? Bo on już bardzo dużo wie o gwiazdach i kosmosie. Kiedyś nakręcimy o tym odcinek, dobra? Bierzemy ten, ciekawe czy zadziała. S06252111. Tak jest, zadziałało. Epicka, to jest rzadki, widzisz? Epicki. No tak, no wiem. Nowa ciekawostka. Najbliższą gwiazdą Ziemi jest Słońce. Wiedziałeś o tym? Co to jest? Przecież wiedziałem. Aha, ty co to jest? No dobra. Dobra, co robisz? Bo kończymy. Może zeskanuj jeszcze ludzika i go zatrudnimy. Ej, tatuś, patrz jak to szybko zarabia. No widzę, 10 tysięcy mam. Patrz, tata. I koniec. Ja cię ale dać. Bo to 40 koniec. Budynek jest pełny. Ulepszenie. Ulepszenie. A, możesz zeskanować. A, no na czym masz tu? A teraz patrz w ogóle, jak to szybko zarabia. No widzę, 250, trzeba ulepszać. Okej. Okay. Okej, okay. Dobra. Patrz. Kochanie, ale nie rób tego w kółko. No widzieliśmy już dwa razy. Ile pokażę jeszcze? 10 razy, że tak szybko jeszcze zarabia. Ulepszenie. Ulepsz. Szybko. Dobra. Dobra, mniejsza z tym, no tak byśmy mogli grać i grać i grać, kochanie. A już jest prawie 20 minut nagranka, więc może tu sobie włączymy, żeby nam się ulepszało. Zeskanujmy jeszcze tylko ludzika, bo można go zatrudnić. Zobaczymy jak, tak? To proszę bardzo. I zatrudnimy go w salonie gier, tak? Dobrze, ale to musisz nie pod kątem, tylko tak na wprost. Niby takie proste, a jednak trudne. Dobrze, udało się. Ciekawostka. Uwaga. Chirurdzy, którzy regularnie grają w gry wideo, popełniają o 37% mniej błędów i wykonują swoje zadania o 27% szybciej niż ich koledzy. Czyli granie w gry jest jednak dobre. Oczywiście nie wolno z niczym przesadzać. Nie, już kończymy. Koniec, nie, bez końca. Nie, nie. Ostatni raz. Dobrze, poczekaj. Trzeba wbić kod. A nie, ten wbijaliśmy chyba. Nie, nie wiem. S 2 0 0 0 0 4 3 4. Poszło. Fizycznie. Nano Salon GL. Czy wiesz, że szacuje się, że w sam 2020 roku w gry wideo grało 2 miliardy 700 milionów ludzi? Tak. Jaś, szok niedowierzenie. Dobra, ostatnie... Bo ja chcę, żeby on pracował w swojej wymarzonej pracy. Dobra, zbierzemy to. A jego wymarzona praca to. Dobrze. Ja, bo tu trzeba poziom. Ulepszenie. A, mieliśmy ten. Poczekaj, bo jeszcze zatrudnienie. Zatrudnij pracownika. Nie, zatrudnij! Nie, tatuś, nie! Do w salonie gier! No, zeskanowany jestem! Tu chcę! Proszę bardzo. Mówię wam, uparty jest. Czekaj. Dawaj. Halo. Aktywuj. Kod jakiś. No, powiedzmy, że ten. Czyli chyba obojętnie każdy kod, nie trzeba pilnować to, co się otworzyło. 2, 8, 4, 5, 7, 3. 5, A, 7, 2, 8, 4, 5, 7, 3. Jest, kontynuuj. Odblokowano mini grę wideo, czyli to nie jest salon, salon jest tu. No i co, mądrusiu malutki mój, ty? Nie zawsze masz rację. Widzisz? Stawmy ten sklep. Jaki sklep? No to.
Poczekaj, jakie to? Tego nie ma, to jest gra, kochanie. Salon gier. Salon gier masz tu. Dobrze, zbuduj, pokaż mi, gdzie. Gdzie? Kochanie, nie. I znowu już wyszedłem. Dobra. Nie, wracamy jeszcze na chwilkę. Jak zwykle widzicie, usiądź, kochanie. Jak zwykle mieliśmy widzicie. Zeskanować wszystko. Mieliśmy, ale już nie starczyło nam czasu. Zeskanujemy po nagraniu i zobaczycie, co mamy w drugim odcineczku, prawda, Olusiu? I życzymy Wam wszystkiego dobrego. Wracamy, no albo już nie włączamy. Wracamy do granka. Znaczy do granka. Kończymy nagrywanko. Oluś wraca do granka, skanuje resztę rzeczy, wpisuje kody, ulepsza miasto i w drugim odcinku widzicie, co już mamy. Otwieramy kolejne rzeczy i gramy dalej. Zobaczymy, ile, czy przekroczymy milion, czy może już będziemy mieli miliard. Prawda, Olusiu? A tu maksimum końców to 999 trylionów. 999 trylionów. Okej, okay, to machaj, trzymajcie się, uśmiechnij się. Czy wszystko dobrze jest, Olusiu? Tak. Na pewno? Tak. Czy jesteś zadowolony? Tak. Co Ci się najbardziej podoba w nanobajcach? W nanobajcach to, że to jest świat realny, że można się bawić w realu. No, że można jako zabaweczki zwykłe. I że można w grze. Że można w grze. Dobrze, czy Ty w następnych odcinkach będziesz się mnie bardziej słuchał, nie się mądrował? Tak. Bo znowu już widzisz, mądrowałeś się a propos tego, a salon gier jest tu. A to odblokowało się, było napisane, że odblokowała się gra. Bo to jest gra, nie salon. Tak? Zgadza się? Czyli tą tu jest sam, pokazane, to, nie, tu jest pokazane, to jest pokazana tamta. Tutaj, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Okej, okay, to jest taka sama gra, czyli można zagrać w tą grę w realu tak. I w świecie wirtualnym, czyli grze. Dobra, spadamy, bo Was zanudzamy pewnie. Trzymajcie się, czekajcie na drugi odcinek, gdzie będzie co? Konkurs. Zostawcie minimum 100 łapek w górę. Ale mam nadzieję, że będzie więcej i będą nas oglądać tysiące, prawda? Chciałbyś? Dobra, trzymajcie się, nara, pa, ja hej, patrz, czym wyłączysz? Ludzikiem to idź, podejdź tu, nie tutaj, tutaj wyłączysz, pa, tu. Musztardą. Musztardą? No to ludzik wyłącz, tu.